Święci 1. Czy dobry złodziej jest pierwszym świętym kanonizowanym? 3. Amen. Dobry złodziej, który został ukrzyżowany po prawicy Jezusa, jest pierwszym kanonizowanym świętym. Cóż, musimy powiedzieć tak. Słowem samego Pana, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Wiem, że świadkowie Jehowy mówią, że dusza nie przeżyje śmierci, ponieważ dla nich duszą jest krew, hemoglobina. Cóż, tłumaczą, dzisiaj powiem ci przecinek pewnego dnia będziesz ze mną w raju. Ale grecki tekst jest bardzo jasny, dzisiaj będziesz w raju. Tak więc kanonizacja jest uroczystą afirmacją i naprawdę definitywne, że daną osoba jest w tym czasie w niebie. Można więc sprzeciwić się, ale Chrystus był w tym czasie zestąpił do podziemi. To znaczy w niższych miejscach, w trzech miejscach, w których się pojawił, a mianowicie na łonie Abrahama, prowizoryczny raj, w którym oczekiwali Abraham i święci Starego Testamentu. Z drugiej strony czyściec i otchłań, przejście śmierci. Moglibyśmy powiedzieć, jeśli więc sam Chrystus nie jest w raju, jak dobry złodziej mógł się tam dostać? W rzeczywistości raj polega na oglądaniu Boga twarzą w twarz. I tak Chrystus w swojej duchowej duszy, od chwili jego śmierci, ujrzał Boga twarzą w twarz. On jest rzeczywiście Bogiem, ale jego ludzka inteligencja widziała jego własną boskość, a także Ojca i Ducha Świętego. Cóż, podobnie jak dobry złodziej i Abraham tego dnia, a miliony weszły w uszczęśliwiającą wizję. Raj nie jest więc przede wszystkim miejscem, w którym rosną wspaniałe drzewa. Z pewnością jest to również miejsce, ponieważ przy zmartwychwstaniu będziemy tam mieszkać. Ale przede wszystkim jest to spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, do tego stopnia nie mieć nic, ale mieć uszczęśliwiającą wizję to być szczęśliwym ze wszystkiego. Podczas gdy na odwrót, mieć wszystko jak w piekle, bogactwo, pieniądze, cokolwiek chcesz i nie mieć uszczęśliwiającej wizji, a następny też, ponieważ są samolubni, to nie mieć nic. Więc niebo, dobry złodziej tego dnia zabrał ją ze sobą, dokądkolwiek poszedł, szedł za Chrystusem w jego zwycięskiej procesji. Podczas gdy demon, pełen wściekłości, zdał sobie sprawę, że został pokonany przez pokornego i kochającego Boga. Co do wejścia w inny świat, to tym razem w inny świat, czyli miejsce wspaniałe, drzewa, zwierzęta, które ludzie zbliżający się do śmierci widzą, cóż, dobry złodziej go, niewątpliwie wszedł do niego w tym samym czasie co Chrystus w dniu zniebowstąpienia. Chociaż mógł wrócić na ziemię, kiedy tylko chciał, ponieważ, jak powiedziałem, niebo, święci spędzając czas na przyjściu na ziemię, pomagając nam, zawsze bierz go ze sobą.